Opiekunowie. Po raz pierwszy spotkałam przedstawicieli Ligi Opiekunów, kiedy miałam 7 lat. Podczas gdy pewnego popołudnia sama bawiłam się w ogródku mojej babci, zbliżyła się do mnie inna niż dotychczas szara istota. Ta miała błękitne oczy, nie tak jak standardowo czarnookie szaraki, z którymi miałam spotkania podczas 3 lat powtarzających się wzięć przez intruzów. W przeciwieństwie do innych szaraków, istota ta przejawiała łaskawość i powiedziano mi, że już więcej nie muszę obawiać się nieprzyjaznych istot porywających mnie dotychczas, gdyż inna grupa gości od tej chwili zapewnia mi ochronę. Po tym zdarzeniu współczynnik moich nocnych wzięć zwiększył się. Interweniująca grupa istot rozpoczęła zabieranie mnie do dziecinnego kręgu na pokład statku kosmicznego, gdzie rozpoczęła się moja edukacja w świecie niezwykłości. Szarzy Zeta nie dowodzili organizacją zwaną Ligą Opiekunów. Wielu członków Ligi Opiekunów wyglądało na zupełnie ludzkich, lecz wiedza i zdolności, jakie posiadali, daleko wykraczały poza standardowy ludzki rozwój. W skład innych członków Ligi Opiekunów wchodzą również królewscy biali Lerianio Syrianie, starsi bladoskórzy, Homanidzi Syrianie, rasa często nazywana założycielami. A Etienne, potężne, białe, pełne wdzięku istoty, będące na wysokim poziomie rozwoju duchowego, wyglądem przypominające wyprostowane modliszki. Ran Tunkeana, można nazwać je Rantia. Wysokie istoty emitujące delikatne światło, posiadające przezroczysto białą skórę, oczy w kształcie migdałów o różnych odcieniach, kędzierzawe, białe włosy, zręczni, zmiennokształtni, zaawansowani duchowo. Brenau. Zaawansowane istoty ze światów będących na najwyższych poziomach wymiarowych, które kiedy manifestują się fizycznie, objawiają się jako wysokie, świecące postacie z wydłużonymi głowami. Queveriteliur. Potężne, małpokształtne istoty o długich włosach, wykazujące się wielką inteligencją i wrażliwością, które sporadycznie pojawiają się na Ziemi, gdyż w celach ochronnych monitorują środowisko naturalne Ziemi. Kolejną rasą jest rasa Turaneusiam. Wysocy, piękni ludzie z wydłużonymi głowami o kolorach skóry i włosów reprezentujących wszystkie gatunki ludzkie na Ziemi, plus dodatkowo w pastelowych kolorach. Ród ludzki ewoluował z Turaneusiam, starszej rasy, w zasadzie nieśmiertelnej. Było tam wiele innych ras zaangażowanych w pracy widza opiekunów, poczynając od rozmaitych hybryd stworzonych z mieszaniny wyżej wymienionych ras. A ewoluował z Turaneusiam starszej rasy, w zasadzie nieśmiertelnej. Było tam wiele innych ras zaangażowanych w pracy w lidze opiekunów. Poczynając od rozmaitych hybryd stworzonych z mieszaniny wyżej wymienionych ras, aż po niezmierzone, bezforemne, odczuwające świadome byty, które kierują Ligą Opiekunów. Byty istniejące poza zakresem wymiarów. Członkowie Zeta, przyjęci w poczet członków tej organizacji, są przedstawicielami dezerterów z intruzów Zeta, grupy, którym Liga Opiekunów udzieliła azylu w zamian za ich oddanie honoru i przestrzeganie zasad Ligi Opiekunów oraz działanie zgodnie z protokołem Ligi. Dowiedziałam się, że Liga Opiekunów jest współpracującą organizacją, w której współpracuje ze sobą olbrzymia różnorodność rozmaitych międzygwiezdnych, międzywymiarowych i międzyczasowych ras, wspierających ewolucję rozwijających się kultur na przestrzeni wielowymiarowego wszechświata. Liga Opiekunów reprezentuje mniejszą, wyspecjalizowaną grupę w obrębie potężniejszej opiekuńczej organizacji zwanej Międzywymiarowym Stowarzyszeniem Wolnych Światów.
W czasie mojego dzieciństwa nie rozumiałam złożonych politycznych dramatów, mających miejsce pomiędzy rozmaitymi międzygwiezdnymi gośćmi, jak również nie informowano mnie o rozmaitych planach ras opiekunów oraz intruzów względem Ziemi, aż do czasu mojej pełnej dorosłości. Podczas mojego dzieciństwa Liga Opiekunów wielokrotnie zabierała mnie za moją zgodą podczas nocnych wzięć do swoich obiektów edukacyjnych na pokładzie ich statków matek. Tam kształcona byłam w zakresie różnorodnych tematów, tak jak 15-wymiarowa fizyka, bioenergetyczne techniki uzdrawiania, historia starszej rasy ludzkiej czy duchowe nauki prawa jedności. Byłam również trenowana w zakresie elementarnej dynamiki morfogenicznej nauki kejlontonicznej. Wyszkolona zostałam, aby stać się biofizycznym tłumaczem uniwersalnego symboliczno kodowanego języka znanego jako kejlonta. W trakcie nauki w Lidze Opiekunów traktowana byłam z najwyższą troskliwością, szacunkiem i bezwarunkową miłością. I rosłam, pełna podziwu do członków tej organizacji za ich niewiarygodną mądrość, wiedzę i duchowy wdzięk, jakie przejawiali podczas wszystkich swoich działań. Współdziałanie z Ligą Opiekunów stało się moją życiową tajemnicą, o której nie pozwalano mi rozmawiać podczas zwyczajnych kontaktów międzyludzkich. Opiekunowie wyjaśnili mi, że z powodu obecnie panującej wśród ludzi ignorancji dotyczącej obecności gości, skądinąd byłabym prześladowana i źle zrozumiana, kiedy chciałabym podzielić się moją wiedzą o Lidze Opiekunów. W celu ochrony siebie przed ingerencją dobrze wykształconego, lecz źle poinformowanego środowiska psychiatrycznego, które ani odrobinę nie było przygotowane na efektywne poradzenie sobie ze zjawiskiem obecności gości, miałam zachować milczenie w sprawie moich kontaktów, dopóki nie stanę się dorosła. Zrozumiałam ostrzeżenie opiekunów i wiedziałam, że kiedy zacznę mówić o moich doświadczeniach, zostanę zaszufladkowana i zdiagnozowana jako mająca problemy psychiczne, gdyż nasze społeczeństwo nie posiada jeszcze wiedzy, dzięki której doświadczenia te mogą być racjonalnie zrozumiane. Przez cały okres mojego dzieciństwa, aż po dorosłość, byłam w pełni świadoma moich kontaktów i nigdy nie zostałam poddana hipnozie w celu odzyskania pamięci tych wydarzeń. Moje dziecinne wspomnienia związane z kontaktami wciąż pozostają dosyć przejrzyste. Moje wspomnienia z kontaktów z gośćmi podczas okresu mojego dorosłego już życia są nieco rozmazane. Co prawda pamiętam kilka epizodów z kontaktu, ale wyglądało na to, że goście intruzi ponownie pojawili się na scenie. W niektóre z moich dorosłych wspomnień z wzięć zaangażowani byli ludzie ubrani w wojskowe mundury, podczas których byłam zabierana siłą do podziemnych obiektów wojskowych i poddawana przesłuchaniom i surowemu traktowaniu. Ten okres z mego życia jest bardzo zagmatwany z powodu oczywistych luk w pamięci podczas kontaktów. Od opiekunów dowiedziałam się, że intruzi próbowali odzyskać swój okaz, ponownie poddając mnie wymuszonym wzięciom, eksperymentowaniu, blokowaniu pamięci oraz technologiom kontroli umysłu. Liga Opiekunów interweniowała ponownie. Podczas tego okresu w moim życiu nie rozumiałam, że stałam się bezwiednym pionkiem w politycznych gierkach istot pozaziemskich. Technologie kontroli umysłu wykorzystywane przez siły intruzów i ich ludzkie kohorty uniemożliwiały przejrzystą ciągłość wspomnień z moich dorosłych spotkań i kontaktów z Ligą Opiekunów. W styczniu 1983 roku w wieku 18 lat doświadczyłam śmierci klinicznej, po której przywrócony został czysty kontakt z Ligą. Z Ligą Opiekunów, a obecność intruzów znikła. Dowiedziałam się, że podczas wydarzenia śmierci klinicznej opiekunowie usunęli implanty intruzów z mojego ciała i bioenergetycznego pola
i po raz kolejny uwolnili mnie od taktyk manipulacyjnych intruzów. Późnym rokiem 1983 roku grupa intruzów zaangażowana w moje poprzednie porwania wraz z wieloma innymi grupami intruzów zdezerterowała z przymierza Zetów. Zdezerterowała z przymierza Zetów, szukając politycznego azylu w Lidze Opiekunów. Przyznano im azyl, a grupa zaangażowana w działania z moim udziałem dostała przydział udania się do pozaplanetarnych placówek edukacyjnych Ligi Opiekunów. Opiekunowie nie musieli już dłużej wojować z tą grupą intruzów mających relacje ze mną, a moje niechętne kontakty z intruzami i tajnym rządem dobiegły końca. Po doświadczeniu śmierci klinicznej mogłam utrzymywać bezpośrednią, zdalną, telepatyczną komunikację z Ligą Opiekunów. Kontakt odbywał się również w stanie snu. Przypadki bezpośredniego kontaktu zanikały, podczas gdy stopniowo otwierały się możliwości bezpośredniej, subtelnej komunikacji. Telepatyczny dialog z Ligą Opiekunów został wkrótce zastąpiony przez dziwną formę kontaktu, za pomocą którego mogłam otrzymywać duże fragmenty przekazu tekstowego, które otwierały się w moim umyśle jako forma metapsychicznego e-maila. Te formy przekazu suchych danych nie ukazywały formy żywej, międzyosobowej komunikacji, jaka jest charakterystyczna dla telepatycznego dialogu, gdyż poprzez taki moduł komunikacyjny byłam w stanie otrzymywać tysiące stron instruktażowych informacji od Ligi Opiekunów. Poprzez kolejne spotkania na żywo opiekunowie wyjaśniali mi, że przekazywanie mi suchych danych jest możliwe dzięki szkoleniu w tłumaczeniu uniwersalnego, symboliczno-kodowego, kejlon-tonicznego języka, jakie przeszłam w dzieciństwie. Liga Opiekunów mogła nagrywać dla mnie informacje w formie cyfrowych pakietów danych zwanych kodowe symbole kejlon-toniczne. Opiekunowie wprogramowali te kejlon-toniczne kody w mój system bioenergetyczny za pomocą elektronicznej transmisji. Z chwilą, kiedy zakodowane dane zostają wprogramowane w moje pole bioenergetyczne, są przetwarzane przez moją strukturę neurologiczną, formę impulsów elektrycznych. Poprzez naturalny, biochemiczny i elektryczny proces tłumaczenia, właściwy dla ludzkiej formy biologicznej, elektronicznie zakodowane informacje tłumaczone są na mój ojczysty język i ukazują się w moim umyśle jako forma bezpośredniego poznania, sformatowana w tekst bądź wyobrażenie obrazu. Nie słyszę żadnych słów w umyśle, gdyż słyszalne dźwięki nie biorą w tym udziału. Strumienie słownych informacji po prostu przepływają przez mój umysł i odczuwam te słowa jako wzorce impulsów elektrycznych. Tłumaczenie obrazów napływało w ten sam sposób, nie jako mentalne obrazy, lecz czułam raczej impulsy elektryczne, które niosły za sobą kompletne obrazy. Mój umysł po prostu rozpoznawał dźwiękową i wizualną zawartość impulsów elektrycznych, gdyż impulsy omijały tłumaczenie sensoryczne i ukazywały się w formie bezpośredniego poznania. Później nauczyłam się, że ten sposób wymiany danych nazywany jest komunikacją kejlontoniczno-elektroniczną, bioneurologicznym językiem reprezentującym jedynie elementarne zastosowanie kejlontonicznej nauki morfogenicznej. Przez 16 lat zaangażowana byłam w tłumaczenie komunikacji kejlontonicznej z Ligą Opiekunów. Większość tej komunikacji sprowadzała się do przekazywania duchowych nauk prawa jedności.
perspektyw niezależnego, uniwersalnego braterstwa i współtworzącej ewolucji, praktykowanej przez zaawansowane rasy, które zrozumiały już wzajemne połączenia pomiędzy wszystkimi formami życia a systemami rzeczywistości. Poprzez te doświadczenia doznałam osobistego wzrostu w kierunku samorealizacji i rozpoczęłam swoją podróż w stronę duchowego przebudzenia. Od wieku 18 lat moja komunikacja z Ligą Opiekunów stała się prawie codziennym zjawiskiem. Również od tego czasu doświadczyłam wielu fizycznych spotkań i odwiedzin, chociaż takie epizody nie są już tak częste jak w dzieciństwie. Dla członków Ligi Opiekunów komunikacja wymaga znacznie mniej wysiłku, aniżeli fizyczne spotkania. W grudniu 1996 roku Liga Opiekunów poprosiła mnie, abym publicznie wyjawiła moją historię i wyszła z przesłaniem dla ludzi na Ziemi. Opiekunowie wyjaśnili mi, że ukryli większość informacji dotyczących szerszego obrazu zaangażowania gości w sprawy Ziemi, skupili się głównie na uczeniu mnie rzeczy, które mogłyby mi pomóc w moim osobistym wzroście, tak abym stała się wystarczająco dojrzała, by poradzić sobie z informacjami, które ukryli. W 1996 roku nieświadoma byłam masowego dramatu związanego ze zjawiskiem ETI, który rozwijał się na Ziemi. Nic nie wiedziałam o sprawach tajnego rządu, odnośnie istot pozaziemskich i nie byłam zupełnie zaangażowana w nasze współczesne środowiska ufologiczne. Zgodziłam się upublicznić te informacje w imieniu Ligi Opiekunów, ponieważ zapewnili mnie, że ich przesłanie jest bardzo ważne do dalszego bytowania populacji ludzkiej. Nie wiedziałam, co zawiera ich przesłanie aż do roku 1996, kiedy rozpoczęłam jego tłumaczenie. Przesłanie Ligi Opiekunów dostarczone było poprzez komunikację kejlontoniczną, która została werbalnie przetłumaczona w wyniku przekazu na odległość. Komunikacja kejlontoniczna nie jest formą odczytu, z angielskiego channeling. Jest to przekaz elektroniczny zakodowanych danych na odległość. Podczas channelingu w grę wchodzi zlanie się, scalenie osobistej świadomości z inną częścią osobistej tożsamości, tożsamości energii istot z innych czasów, miejsc lub wymiarów oraz bezpośredniej absorpcji elektronicznie zakodowanych danych z uniwersalnej, krystalicznej pamięci Matrixu. W komunikacji kejlontonicznej osobista świadomość pozostaje w stanie swojego zwyczajnego, świadomego skupienia, kiedy komunikator skądinąd celowo przekazuje elektronicznie zakodowane dane do odbiorcy za pośrednictwem zdalnej projekcji częstotliwości. Dwa pierwsze tomy z serii Podróżnicy, Śpiący Uprowadzeni i Tajemnice Amenti, są zbiorem kejlontonicznych przekazów z grudnia 1996 roku i z czerwca 1998 roku. Reprezentują one pierwsze oficjalne przesłanie Ligi Opiekunów do ludzkości współczesnej Ziemi. Jest to ich przesłanie w ich formacie, przy użyciu ich słów. Ja nie roszczę sobie żadnych praw autorskich do tej książki. Służyłam jedynie jako tłumacz informacji, które pochodzą od Ligi Opiekunów. W czwartym tomie z serii Podróżnicy 4 pod tytułem Goście poprzez portale czasu opiszę własnymi słowami, czego się nauczyłam i doświadczyłam podczas kontaktów z Ligą Opiekunów. Jednakże większą ważność posiada przesłanie Ligi Opiekunów, dlatego właśnie ono stosownie musi zostać wydane najpierw. Historia ludzkości jest niepełna bez włączenia faktów dotyczących zaangażowania w sprawy Ziemi wielowymiarowych istot pozaziemskich oraz gości z innych wymiarów i innych czasów. Ani dynamika takich odwiedzin, ani też mechanika ludzkiej ewolucji nie zostanie właściwie zrozumiana, dopóki nie zostanie
uznana, wielowymiarowa struktura, wewnątrz której wszystkie te rzeczywistości manifestują się. W dzieciństwie nie wybierałam, aby wierzyć w istoty pozaziemskie, lecz uczynili oni swoją obecność całkiem wiadomą dla mnie, bez żadnej namowy, a rzeczywistość ich istnienia była niezaprzeczalna. Jestem przekonana, że obecność gości pozaziemskich z innych wymiarów i innego czasu jest jeszcze względnie ukrytą częścią ludzkiej historii, poczynając od naszych najwcześniejszych początków na Ziemi. Grupa, taka jak Liga Opiekunów, zawsze świadoma była tysięcy różnorodnych, międzywymiarowych lokalizacji czasoprzestrzennych, z których mogą przybywać goście. Kiedy zapytałam opiekunów o ich lokalizację z czasoprzestrzeni, wyjaśnili mi, że ich organizacja rozpościera się przez różne planetarne, przestrzenne, czasowe i wymiarowe pola. Członkostwo w Lidze Opiekunów sięga od galaktyk i wszechświatów niższych wymiarów opartych na materii do bezkresnych pól kosmicznej rzeczywistości czystej świadomości, która istnieje poza megagalaktycznym rdzeniem, wolnym od struktur wymiarowych. Aczkolwiek oznajmili mi również, że członkowie Ligi Opiekunów bezpośrednio zaangażowanych w pracę ze mną posiadają swoją główną fizyczną bazę operacyjną w lokalizacji czasoprzestrzeni, która reprezentuje przyszły czas perspektywy naszej Ziemi. Wielu z opiekunów kontaktujących się ze mną rezyduje w polach rzeczywistości czystej świadomości, którzy ewoluowali poza ograniczeniami czasoprzestrzeni i form opartych na materii. Ci ukazujący się w ludzkiej formie biologicznej, niektórzy w formie pozaziemskiej, pochodzą z fizycznej planety zwanej Terra, z angielskiego Tara, z roku 6520 naszej ery, w naszym linearnym systemie postępu czasu. Ze swojej planety Terra jej mieszkańcy są w kontakcie z legionami Ligi Opiekunów na przestrzeni całego kosmosu. W przeszłości historii moich kontaktów opiekunów z Tery Terra znana była jako Ziemia. Chociaż wielu członków Ligi Opiekunów posiada prawdziwie pozaziemską naturę, niespokrewnioną z Ziemią, to jednak wielu z moich kontaktów z Ligi Opiekunów posiada zupełnie ziemskie pochodzenie. Są oni podróżnikami w czasie z przyszłej wersji Ziemi, do której pewnego dnia możemy ewoluować. Dwie grupy, które nadzorują tarańskich członków Ligi Opiekunów, są kapłanami z Ur oraz kapłanami z Mu, starożytnych, nieśmiertelnych ludzi rasy starszych, którzy od zawsze zaangażowani są w rozwój naszego gatunku. Kapłaństwo to nie jest oparte na płci, żeńscy, męscy i androgeniczni członkowie na równi służą i wdrażają naukę prawa jedności. W moich stosunkach z Ligą Opiekunów stało się zupełnie oczywiste, że Wszechświat jest znacznie większy i znacznie bardziej zróżnicowany, aniżeli my jesteśmy jeszcze w stanie sobie to wyobrazić. Wielu z naszych starożytnych, ziemskich przodków było tego całkiem świadomych. Jestem wdzięczna za wiedzę i wykształcenie, jakie otrzymałam dzięki kontaktom z Ligą Opiekunów. Jestem pocieszona myślą, że członkowie Ligi Opiekunów, nasza starsza rasa oraz nasi galaktyczni i kosmiczni sąsiedzi wystarczająco dbali o ludzkość, aby poinformować nas o warunkach, które bezpośrednio wpłyną na jakość naszej ewolucji. Co my zdecydujemy zrobić z tą informacją, zależy wyłącznie od nas, personalnie i zbiorowo. Przesłanie opiekunów zawarte w tej książce to jeszcze nie koniec historii. Jest to zaledwie jej początek. Książka ta stanowi tło, poprzez które rozwinie się saga dalszej ewolucji ludzkości. Osobiście wierzę,
że wydarzenia na Ziemi przebiegają tak, jak wskazali na to opiekunowie. Liga Opiekunów i inna grupa proludzkich gości są tutaj, aby pomóc nam zrozumieć i manewrować wyzwaniami, jakimi stawi czoła nasza planeta w ciągu najbliższych 18 lat i mają oni nadzieję doprowadzić nas do urzeczywistnienia naszego wielowymiarowego dziedzictwa. Są tutaj również po to, aby nauczyć nas chronić się dzisiaj przed rasami gości intruzów, którzy nie mają w swoich sercach najlepszych względem nas intencji. Często mówi się, że urzeczywistnienie jest zawsze osobiste. Pewnego dnia nasza rasa zbiorowo zda sobie sprawę z prawdy o bogactwie naszego wielowymiarowego dziedzictwa. Do tego czasu urzeczywistnienie tej rzeczywistości jest prawem i odpowiedzialnością każdej jednostki. Oto posiadam ten przywilej przedstawienia przesłania od Ligi Opiekunów. Anna Hayes, 1 stycznia 1999 rok, teraz publikująca jako Ashayana Dine.